Witamy Was z Poznania. Dzisiaj jesteśmy i spędzimy ten dzień ze Skibą. Witam Cię serdecznie. Siemanko, siemanko. Witam wszystkich. Co, dzień dobry chyba. Mamy poniedziałek rano. Wstałem jakoś przed 8:00. Śniadanko, spacer z psem. W sumie miałem już jedną konsultację z moim podopiecznym. Dietetyczną, tak jak chodzi dietetyk. To zobaczycie też po południu w materiale, bo będzie kolejna. Będzie jeszcze jedna, także co, chyba zapraszam na trening. Trening motoryczny przed nami, pierwsza jednostka, a dzisiaj będą je aż trzy chyba, tak? Dzisiaj tak, trzy. Dużo, nie? Trzy. Jest okres przygotowań, także no, nie ma miejsca nie na odpoczynek za dużo. Nie? Dobra, to co, zapraszamy, tak? No. Zostań moim podopiecznym. Weź udział w castingu i przeżyj przygodę razem z bestią. Gwarantuję mocne wrażenia, zero wymówek i solidny wycisk na treningu. Wybrane osoby zabieram na tygodniowy obóz. Tam nauczycie się, jak trenować, jeść i jak budzić sobie bestię. Wejdź na sixpacknutrition.com, wypełnij formularz i czekaj na telefon ode mnie. Nie zaburzaliśmy te przygotowania, tak, nie? Bo jakby na nic nam się zdało, ale Daniel ogólnie, ja mu powiedziałem, że jak rzuciłem MMA to na crossfit, dałby radę. On ma płuco takie, że nie ma problemu. Płuco jest silne, nie? Jest silne. Technikę. Powiedz, że robisz bubuj, że umiesz już rwanie, kliny i wszystko, nie? Umiesz bubuj, nie? Umie i technicznie robi. Często u zawodników wiesz, jak jest? Że łapą, siłowo, nie. No to my w tym okresie roztrenowania robimy dużo ćwiczeń takich crossfitowych. Narzuty, podrzuty. No i teraz jak jest taki trening, że możemy sobie na to pozwolić, no normalnie działa z tym, nie? W tym takim okresie już ostatni miesiąc do walki głównie skupiamy się na budowaniu mocy, siły, uderzenia, to co nam najbardziej zależy, na dynamice ruchów. Nie staramy się już, mówię, mocno wchodzić w temat budowania samej siły mięśniowej, tylko to co będzie wpływało na to, że Daniel te walki będzie wygrywał poprzez efektowne nokauty. Jeśli się uda wypracować maksymalną siłę uderzenia ciosu, to wtedy procentuje już w samej walce. Nie? To był główny etap teraz tego ostatniego miesiąca przygotowań. Mocną stroną Daniela przede wszystkim jest to, że jest bardzo dobrze kondycyjnie przygotowany jako zawodnik. Potrafi przewalczyć 5 rund po 5 minut i nie być zmęczony. Do drugich takich cech, które bym zaliczył na jego poczet pozytywnych i mocnych stron, to jest to, że nigdy się nie poddaje i daje 100% siebie na każdym treningu, na każdej walce. To myślę, że będzie prezentowało w przyszłości w drodze do UFC. W stajni każdy poniedziałek. Dzisiaj był jakby tak najmocniej zmęczony. Nie wiem, czy to kamera, czy... Ale jest mocny, no. Naprawdę trenuje. No, Skiba jest ogólnie mocny, więc myślę, że każda strona jego jest mocna. Na pewno zapasy, siła, wytrzymałość. A słabe strony Daniela, no to myślę, że na skiturach pod górkę bardzo dobrze mu idzie, ale już z jazdy to trochę gorzej. Za chwilę druga jednostka treningowa Skiby. Będzie to tarczowanie. Tarczować go będzie Marek Drażdżyński. Pozdrawiamy trenera Mara. Zobaczymy, jak się Skiba rusza na tarczach. Pa!
pracujemy ze Skibą już 4-5 lat, załóżmy, zrobił ogromny postęp. No ale wiadomo, jest to zasługa całego klubu, wszystkich trenerów i widać ten postęp po ostatnich walkach, po ostatnich 10 walkach wygranych, 0 porażki. Także myślę, że najbliższa walka również pokaże jego atuty stójkowe i wszechstronne. I zatrzymuje się, nie? O to patrzymy. O to, żeby właśnie od razu następnie... Żeby pokaże akcję, żebyś tak, dalej też tak. Przygotowany do dalszej inicjatywy. Tak. Albo właśnie o. Odejść, ale by być gotowym, żeby się nie rozpraszać się. Mamy już drugi trening zaliczony. Rano był trening motoryczny, potem teraz były tarcze z trenerem Markiem Drażdżyńskim w Bankosie. I co? Co mamy dalej w planach? Jedziemy do Wielkopolskiego Centrum. Nie, najpierw jedziemy do domu na obiad. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzi Body Chef. Oczywiście moja żona gotuje bardzo dobrze, ale dzięki Body Chef cateringowi dietetycznemu posiłki czekają zawsze gotowe bez względu na to, bez względu jakby na okoliczności. Także jedziemy, mamy w sumie pół godziny na to, żeby zjeść obiad i jedziemy do Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnej do honoraty Krystiana Dziela. Pomagają mi zawsze w regeneracji, w leczeniu urazów, jeśli się pojawiają. A niestety w naszym sporcie jest to nieodłączny element. Kontuzje, urazy, a regeneracja jest tak samo ważna jak trening. Więc zapraszam do Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnych. Najpierw mamy tutaj akupunkturę pourazową w sytuacji, w której pacjent ma obrzęk, najprawdopodobniej obrzęk okostnej z wystawieniem kości ze swojego stawu, ze swojego prawidłowego ułożenia. Dlatego chcemy zwiększyć przestrzeń w śródręczu między kośćmi. Chcemy rozluźnić przestrzeń powięziową, ścięgna, więzadełka itd. Dlatego te punkty są dosyć głęboko nakute. Tu nam igła weszła 5 cm pomiędzy kości i pacjenta to nie bolało praktycznie, nie? Nie. No każdy punkt akupunkturowy ma swoje określone zastosowanie i na przykład te punkty tutaj przy paznokciach to są punkty Jing, punkty ścięgnisto-mięśniowe, które uruchamiają kanał powięzi zaopatrującej całą kończynę górną na przykład. I takich punktów jest 12 w medycynie chińskiej. No i ja na przykład prowadząc szkolenia z tych 12 punktów akupunkturowych potrzebuję cały weekend, żeby ludzi tego nauczyć, żeby to faktycznie miało zastosowanie. Mówicie, czasami jest tak, że ktoś mówi, no nakuwałem i efektu nie ma, no ale jeżeli nie trafi się w punkt, który ma, no, ma rozmiar jaki ma, no to efektu później nie będzie, a diagnostyka, jeżeli jest niewłaściwa. No i wy na przykład widzieliście, że w momencie, kiedy uruchomiło się tutaj tą przestrzeń tymi dwiema długimi igłami, to praktycznie cała przestrzeń tej wybitej kości pulsowała, nie? I igły pozostałe się ruszały i powoli się to wycisza, nie? Ta jedna wciąż się rusza. Jeszcze się rusza. Jeszcze żyje. Reakcja była dosyć intensywna, tak. Żyły zawsze wychodzą dookoła. No tak naprawdę to jest kanał płuca, nie? To meridian płuc, jak chcemy pacjentowi uruchomić na przykład bardziej staw skorzeniowo-żuchwowy, uruchomić splot tutaj podbarkowy. Także każdy punkt po coś jest wbity. No niektóre daje tak dodatkowo, żeby nie wiem, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo zastosować, nie? Treningi treningami, regeneracją, ale też trzeba czasami popracować. Jestem dietetykiem, zajmuję się głównie sportowcami, pomagam im w robieniu
osiąganiu limitu wagowego. Oczywiście też współpracuję z normalnymi osobami. Akurat tak się zdarzyło, że macie okazję uczestniczyć podczas jednej z konsultacji z moim podopiecznym. Twoja waga ciała, twoja masa ciała, procentowa zawartość tłuszczu 5,7%, no to jest zdecydowanie już poniżej tego poziomu nie, na pewno nie będziemy schodzić. 4,5 kg. Masa mięśni 70,4, wiek metaboliczny 12 lat, czyli to są generalnie bardzo optymistyczne dla ciebie wskaźniki. Spoczynkowa przemiana materii, tłuszcz witralny na jedynce tak jak zawsze, czyli najniżej. Odpowiednie nawodnienie organizmu 70% idealnie, czyli jesteś dobrze nawodniony jak na ten moment i to będziemy chcieli utrzymać już do ostatniego tygodnia. Dopiero w ostatnim tygodniu będziemy stopniowo się odwadniać poprzez zmianę diety, na koniec przez takie bezpośrednie odwodnienie. No, do tego czasu musimy troszeczkę ograniczyć jeszcze węglowodany, żeby jak najmniej zostawić tych kilogramów na sam koniec. No i tyle. Działamy według planu. Gdzie tak siedzieliśmy, zastanawialiśmy się właśnie, jak ty trafiłeś na tą matę, powiedz. Do MMA czy... Nie, sportu? Od początku, od zapasu zaczynając. Od początku. No to w sumie miałem chyba 10 lat. Ja poszedłem na pierwszy trening zapasów z moim bratem do szkoły podstawowej, gdzie chodziłem. Nie wiem, z 30 kg może miałem. No, bo pamiętam pierwsze zawody, na jakie startowałem, na kategorię 32 kg, więc no plus minus. Mały bydlak. Taki, no generalnie zawsze byłem drobny, byłem mały. W gimnazjum byłem najmniejszy albo jeden z dwójki najmniejszych w klasie. Żartujesz? No, naprawdę. Taki nie byłem zbyt wyrośnięty. Zresztą też nie uważam się teraz za jakiegoś wielkiego byka, nie? Więc tak było, no i poszedłem, w każdym razie wracając do tego treningu, poszedłem na pierwszy trening z moim starszym bratem. On, w sumie chyba mu się nie spodobało, obecnie gra w piłkę nożną, także chyba w inną stronę go pociągnęło, a ja tak zostałem na w sumie plus minus 10 lat w samych zapasach. No ale mówisz, że w tak młodym wieku to, nie wiem, rodzice trenowali jakieś sporty. Kto was tam zaprowadził na te zajęcia? Nie, to w sumie to były jedyne takie zajęcia dla dzieciaków w okolicy. Pochodzę z wioski, też nie było zbyt dużych perspektyw, jeśli chodzi o jakieś właśnie możliwości, czy to treningowe, czy ogólnie rozwojowe. Pojawiły się wtedy te zapasy w szkole, więc no, zawsze byłem aktywnym dzieciakiem i to nie było innych możliwości, no to gdziekolwiek, na podwórku, piłka nożna i tak dalej, cały czas zresztą w ten sposób się spędzało czas, no i dlatego właśnie poszedłem jakby na ten pierwszy trening i tak jakby wciągnąłem się dość mocno w to. Potem przeprowadziłem się do większej miejscowości, tam mieszkałem w internacie, trenowałem codziennie. No, tak historia zapaśnicza się potoczyła. Potem doszedłem już jakby do końca szkoły średniej. No i stałem przed takim wyborem, czy pójść dalej w te zapasy, które no jak wiemy nie są taką dobrze opłacalną dyscypliną ze względu na jakby zarobki, że są bardzo ciężkie, ale jest też ciężko jakby wyżyć jakby z samych zapasów. Więc poszedłem do pracy. Skończyłem szkołę średnią, poszedłem do pracy, zacząłem studia zaoczne i wszystko tak jakoś zaczęło mi się układać, zgrywać w całość. Studia, praca, ale brakowało tego aspektu sportowego. W tej szkole przyjeżdżał Daniel Krakowiak i prowadził zajęcia z MMA, ogólnie z MMA. I tam raz w tygodniu, no raz wpadłem, potem też jakby było to coś ciekawego, coś nowego. Potem zacząłem jeździć do Rio Grappling do Wrocławia. W międzyczasie też już Gamer osiągał pierwsze sukcesy swoje w MMA. I też pod jego namową, potem później spotkałem jeszcze też na którychś zawodach trenera Andrzeja Kościelskiego i on też mnie namówił, żebym przyjechał trenować. No i tak w sumie rzuciłem pracę, rzuciłem jakby obecne wtedy życie i przeprowadziłem się do Poznania i tak trafiłem do Ankosu. 2013 rok, początek 2013 roku.
No, trener pomógł mi wtedy też z pracą, no bo przeprowadziłem się tutaj. Pracowałem pół dnia miałem na treningi. Trenowałem raz dziennie do pewnego okresu, później już jakby całkowicie poświęciłem się treningom i od tamtego czasu już trenuję mniej więcej dwa razy dziennie. A gdzie ci Andrzej pomógł z pracą? Na jednej z jego siłowni byłem recepcjonistą po prostu. O kurczę. Po prostu, czyli tam te 8 godzin, czyli siedziałem za biurkiem, wydawałem karnety, sprzedawałem napoje, a resztę dnia spędzałem na treningach. I tak w sumie taki był początek mój w Poznaniu. Co do początku kariery MMA, zaczęła się ciężko, prawda? Był taki moment kryzysowy. Znaczy, nie powiedziałbym, że... Znaczy, zaczęła się ciężko, bo pierwszą walkę przegrałem zawodową, ale była różna. Pierwszą walkę zawodową przegrałem, potem był program MMA Master, który wygrałem. Następną walkę zawodową znowu wygrałem, potem prowadziła przegrałem. Chyba Jasia Indziejczyk ze Strusem, z Piotrem Strusem. Tak, dokładnie. No. Także no było różnie. Właśnie ten rekord też tak właśnie 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Nie wiem, 6-3, potem 6-5. I potem były dwie przegrane pod rząd, tak. I to już i od tego momentu. I od tego momentu. Win streak 10 wygranych. Jest czasami fajnie to powspominać, ale i tak wierzę, że to jest dopiero początek, że to jest początek mojej drogi na szczyt. Ja też w ogóle czasami. Czasami tak, no. Ale nie świruję na punkcie, także. A miałem taki okres, jak zacząłem się na początku interesować dietetyką. Czy w ogóle jakby tak bardziej byłem świadomy, jeśli chodzi o żywienie, no to aż tak przefiksowany, że ortoreksja taka, że nic takiego niezdrowego, co cokolwiek gdzieś tam miało złego, co mi nie pasowało w składzie, nie wziąłbym do ust. I to tak powiedzmy naprawdę już tak w takim chorym systemie. I potem na przykład miałem tak, że powiedzmy miałem walkę i po walce mówię, dobra, teraz mogę sobie tydzień ten. I odkręcałem tak, że bez kontroli i to dopiero było chore. Więc nauczyłem się jakby na co dzień zdrowo odżywiać, pozwalać sobie na jakieś tam drobne przyjemności w odpowiednich ilościach oczywiście. Nie? No to bardzo podobnie jak nasz operator, bo Guli teraz trzyma restrykcyjnie dietę i on wiesz, nie, tak jak mu nawet zaproponował, to kiwa głową, że nie weźmie. No. Słuchajcie, wiecie, że moglibyśmy ze Skibą do wieczora rozmawiać, ale nie mamy na to czasu, bo mamy trening. 20 minut zaczynamy trening. Więc pewnie będziemy się zaraz zbierać. A szczęście sala jest dość blisko, tutaj w Luboniu, ale i tak musimy się już zbierać. No bo tam ten Andrzej Kościecki już czeka na baczność, a na was. A co będzie dzisiaj? Dzisiaj mamy trening zapaśniczy, elementy zapasów, ale wszystko pod kątem MMA. Dużo walki. Zadaniówki bardziej jakieś, czy będą później sparingi? Sparingi też, ale też pod MMA wszystko. Dobrze, Wałujew będzie? Nie wiem, raczej nie, ale to i tak nie ma jej kategoria. Wiem, ale Andryszak, Wałujew, jak chciałbym zobaczyć, jak tam fruwają. Tak, no Jędrzej ma akurat teraz przerwę ze względu na kontuzję, ale Longer przygotowuje się, więc pewnie będzie. Dobrze, no to zobaczymy. To co, pijemy kawkę i lecimy. Now I see the love, everything beautiful. Lucky I never got trapped in the cubicle. If I did it, then you could do it too. Just follow my moves. I pull up, you know I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I'm... Wcześniej Skiba trenował w Miliczu. Zapasy styl wolne. Kiedyś pojechałem z zawodnikami na galę KSW amatorską. No i tam był Skiba, akurat walczył chyba z Różewskim, nie pamiętam jak miał na imię. No i dostał straszne smary wtedy Skiba i tak siedział w narożniku taki załamany, ale znałem go z racji tego, że wcześniej był też kolegą naszego Mateusza, już teraz nazwiska nie pamiętam. Od nas z klubu Mateusz był kiedyś taki zawodnik, nie pamiętam za bardzo nazwiska jego. On też nie pamięta już, że w ogóle trenował u nas, dlatego też ja nazwiska jego też nie pamiętam. I trenował z nim wcześniej z Miliczu i tak zaczęliśmy ze Skibą rozmawiać. I Skiba mówi, że jego marzeniem by było trenować w klubie Alko z MMA. Ja mówię, no ale co szkodzi, żeby przyjechać do nas i trenować. Skibuś mi powiedział wtedy, że kwestie finansowe głównie wchodzą w grę. I ja mówię, dobra, dzwonimy się za 3 tygodnie. Ja spróbuję coś zorganizować. Zorganizowaliśmy w Skibie jakieś tutaj mieszkanko
po taniości. Do tego załatwiłem mu tej pracę, pracował u mnie na siłowni tutaj jako recepcjonista, a później jako instruktor. Gdzieś sobie zarabiał jakieś pieniążki i przyszedł u nas, zaczął trenować. Trudno mi teraz powiedzieć, kiedy to było, ale myślę, że ponad 8 lat, około 8 lat temu, tak to mniej więcej to wyglądało. No i od tamtego czasu trenuję już tutaj do dziś u nas w klubie. Tak jak z tego co wiemy, to z dużymi osiągnięciami w brazylijskim jiu-jitsu, w grapplingu. No i co najważniejsze dla mnie, to jest priorytet, to są walki w MMA. Jest aktualnie pierwszym zawodnikiem w rankingu w kategorii 77 kg, ma pod rząd wygranek teraz 10 walk. No, marzymy o tym, głównie Skiba marzy, oczywiście ja tak samo chciałbym i też, żeby Skiba zawalczył w końcu w UFC. Spełni swoje marzenia, myślę, że jest gotowy na tą organizację. I'm in the studio cooking up music, cause I know I never got time to waste. This is a decision I gotta make, made it here, I can't stop now. Had to make what I got now, this the life I chose. Seen the highs and lows, I've been getting what I want now. Middle finger to the middle man, fuck what you posting on Instagram. Never been part of the fake shit, everyone rapping, I swear that I hate it. Wyszkolony w każdej płaszczyźnie, jeżeli chodzi o MMA, jest doskonale, czy to jest brazylijskie jiu-jitsu, czy to jest kickboxing, box, czy zapasy, jest na bardzo wysokim światowym poziomie, więc mówię, tylko teraz sprawić się w UFC. No, na razie niestety nie ma takiej możliwości, ponieważ UFC jest w tej jego kategorii 77 zakontraktowanych, jest tylu zawodników, jest problem po prostu się dostać, by trzeba wygrać jakąś spektakularną walkę na jakiejś innej gali i coś fajnego zrobić, żeby może się nim zainteresowali i żeby może go przyjęli swoje szeregi. No nie jest za bardzo grzeczny do trenera, taki troszeczkę miły, odpryskliwy. Ja no żartuję, no, czym mnie denerwuje? No to każdy zawodnik czymś mnie denerwuje, ale Skiba dobrze się współpracuje od lat. Skiba jest zawodnikiem, który robi to, co trener każe. Nie ma jakichś takich dziwnych myśli, jak wcześniej miałem takich zawodników, co robili po swojemu, nie słuchali trenera i się skończyło, jak się skończyło. Skiba jest cały czas od początku ze mną, jest to z klubem związany i to jest najważniejsze. Mark kojarzy mi się z zawziętością, z siłą i z hamstwem. Ta jego konsekwencja taka zapaśnicza, jak już po prostu złapie za nogę albo za dwie nogi, no to już po prostu kończy się to zawsze w parterze, zawsze ubijaniem i kontrolą po prostu niesamowitą. Nie? A prywatnie bardzo sympatyczny człowiek i bardzo fajny kolega, naprawdę. Tak więc tak wygląda mniej więcej mój dzień treningowy. Skończyliśmy dzisiaj akurat trzecią jednostkę. To nie jest tak, że codziennie trenuję trzy razy. Robię około 10 treningów w tygodniu. Dzisiaj akurat był bardziej intensywny dzień. Poniedziałek za nami. Ostatni trening to jeden z takich najcięższych treningów w tygodniu. Zapasy, elementy zapasów w MMA. Jak widzieliście, jak mieliście okazję zobaczyć, to nie jest lekki trening. Zresztą jak żaden u nas w klubie. I co? Zapraszam na najbliższą moją galę. Śledźcie, obserwujcie kanał Sixpack TV. Do zobaczenia.